zrobić, kiedy masz 18 lat i nie wiesz prawie nic o aktorstwie i zero doświadczenia za tobą? Na litość boską, czy to może się udać? I okazuje się, że jeśli masz niski głos, Howard Hawks pisze ci dialogi i świeci jak trzeba. Możesz być kim zechcesz. Dziękuję. Kto to? Właśnie przyleciała. Samolotem. Ta mała miała w głosie coś, jakąś bezczelność, która jednak nikogo nie irytowała. Dziadek małej Betty Perski, czyli Lauren Bacall, urodził się w Wołożynie, polskim miasteczku leżącym dziś na terenie Białorusi. Rodzina zakorzeniona niegdyś w tradycji żydowskiej emigruje do Ameryki i szybko się asymiluje. Nie musisz przede mną nic odgrywać. Nie musisz nic mówić ani robić. Nic a nic. Najwyżej zagwizdać. Umiesz gwizdać, prawda? Wystarczy złożyć usta i dmuchnąć. W 2009 roku Lauren Bacall zostaje uhonorowana Oscarem za całokształt twórczości. Nareszcie jakiś mężczyzna.